Dzień dobry. To moje ostatnie cztery kubeczki, które zostały w piwnicy i myślę, że to również ostatnie nagranie tej wiosny pod tytułem Drzownice w piwnicy. Opowiem wam, co się tutaj wydarzyło. Ze względu na to, że pogoda trochę pokrzyżowała plany, jak wiecie. No, postanowiła jeszcze przyjść zima i spore mrozy. Ja też powstrzymałem się przed wyjęciem pozostałej części, czyli między innymi właśnie tych czterech kubetek. Tak do prawdę mówiąc, to ich było sześć. Tutaj nastąpiła kumulacja i powiem wam, że jest tutaj sporo drzownic, ale postanowiłem już tylko i wyłącznie pokarmić je suchym produktem, czyli znacie już tą mieszankę. Tak teoretycznie, bo w praktyce to różnie jest, natomiast teoretycznie już troszkę wybrałem tych większych. Ile z nich? No to. To nawet nie wiem, ale raczej mniejsza część. No zobaczcie, tutaj już jest część też zjedzona. I drzownice są tutaj. O, moja bateria jest słabiutka. Dobra, dosypiemy im. I będziemy czekać, aż po pierwsze trochę czasu będzie na to, żeby je. O, zobaczcie, tutaj w ogóle nie ma śladu po dozowaniu. Natomiast było sporo oczywiście rozsypanych. Rozsypanej mieszanki. No i całkiem dorodne drzownice są. Jak je mam na wierzchu, to oczywiście zawsze odruchowo już zbieram, bo no, będzie wkrótce czas na wysyłki. Prawdę mówiąc, tutaj jest tak duża wilgotność, bo zastanawiałem się, czy tego nie zwilżać, ale nie, spokojnie. Jest na tyle wilgotnie, że nie trzeba nic zwilżać. No zobaczcie, tutaj również zero, wszystko zjedzone. A obraz powinniście mieć taki jak właśnie po rozsypaniu. Także ta wersja im smakuje. Ok. To tyle, taki krótki filmik. I myślę, że już ostatnia, tak jak rozpocząłem, ostatnia scenka. Spotkamy się w piwnicy jesienią. Do zobaczenia, do usłyszenia.